dzisiaj na temat Usyk Joshua, nie? Jestem ciekaw waszej opinii, czy oglądaliście, czy nie. No widzę, że powoli pojawiają się jakieś osoby. Słuchajcie, co powiecie na temat walki Joshua Usyk, nie? Dla mnie to naprawdę, może nie jakieś wielkie zaskoczenie, ale jednak zaskoczenie, że Usyk po takiej kozackiej walce, po karierze w kategorii cruiser, przeszedł do ciężkiej, no i pokonał w bezdyskusyjny sposób Antonego Joshua, który naprawdę jest prawdziwym ciężkim, prawda? Brakuje może coś śmieszne, ja zawsze opowiadałem tak, że jak ja nigdy nie byłem wielkim kibicem Joshua albo jego fanem, jego talentu, zawsze mówiłem troszeczkę na przekór, jak walczył choćby nawet z Powietkinem czy z Władimirem Kliczko, że właśnie wygra Władimir albo Powietkin. I tak naprawdę niedużo brakowało i w jednej, i w drugiej walce. No ale zawsze okazywało się, że wygrywał Joshua. A dzisiaj wszedł do walki z Usykiem i oczywiście mówi się tak, że zawodnik boksuje tak, jak pozwala mu na to przeciwnik, ale nie próbował odwrócić losów walki, zaryzykować, nie wiem, kombinacją więcej ciosów, zepchnąć go do liny i zadawać. Polował tak jakby na jedną kontrę, a szybkościowo był dużo wolniejszy od Usyka. Usyk taktycznie rozpracował Joshua na... sami widzieliśmy, co się działo, nie? A jak wam się podobała ogólnie walka, bo dla mnie petarda. Widzę, że tu piszecie, ja też prowadzę, więc za bardzo nie mogę czytać. Ogólnie, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, że boks umiera, to proszę sobie włączyć, zobaczyć, jak kibice angielscy reagowali na stadionie, jakie to było wszystko piękne. Do tego niedaleko Canelo i te wszystkie inne wielkie walki. Po prostu to jest kwintesencja dla każdego kibica bokserskiego. Wiele osób obstawiało oczywiście Usyka. Ja bardziej stawiałem na Joshua z racji warunków fizycznych, mówię coś innego, ale Usyk pokazał fenomenalne przygotowanie mentalne, zarówno taktyczne. No, zrobił sztos robotę, nie? No, słuchajcie, co, pozdrawiam was serdecznie i co? I do następnych wielkich walk. Piona.